Wspaniale powitać Was, drodzy, z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na studium Pisma Świętego. Przed nami bardzo ważne i inspirujące zagadnienie, mówiące o tym, w jaki sposób ludzie wierzący, pragnący świadczyć o Chrystusie, o Jego dobroci, łasce, mogą czynić to z prawdziwą mocą, mocą, która pochodzi od Ducha Świętego. Bardzo zapraszam na nasze studium. W studium Pisma Świętego wezmą dzisiaj udział Beata, Mateusz, ja na imię mam Piotr i chcąc studiować Słowo Boże, chcemy prosić Pana Boga, aby ten czas zarówno dla nas tutaj, jak i dla Was, drodzy, był wielkim błogosławieństwem. Dlatego pomodlimy się. Nasz dobry Panie, dziękujemy Ci za tą możliwość, że możemy otwierać Twoje Słowo i studiować je. I Panie, prosimy Cię, że gdy będziemy otwierać to Słowo, żeby nie tylko ono było otwierane, ale żeby nasze serca, umysły także były otwarte na to, co chcesz nas nauczyć, co chcesz nam powiedzieć. I Panie, żebyśmy później także byli w stanie dzięki Twojej mocy zastosować to wszystko w swoim życiu. Dziękujemy Ci za wszystkie zasługi Chrystusa, dzięki którym możemy to zrobić. I w Jego imieniu dziękujemy i prosimy Cię o wysłuchanie. Amen. Drodzy, gdy dzieło Pana Jezusa Chrystusa, dla którego przyszedł tutaj na ziemię, dokonało się, gdy z wysokości krzyża rozległ się ten głos Chrystusa, wykonało się, zapewniający o tym, że zbawienie jest możliwe dla człowieka. Gdy Chrystus zmarł, zmartwychwstał, to przed wniebowstąpieniem polecił swoim naśladowcom, polecił swoim uczniom, aby tą cudowną wieść, tą wspaniałą nowinę dla tych, którzy nie mają nadziei, dla tych, którzy giną pod ciężarem grzechu, zanieśli na cały świat. Dla tej niewielkiej grupy wtedy jeszcze naśladowców Chrystusa to musiało być ogromne wyzwanie. Środki, które posiadali, nie były zbyt wielkie, ich liczebność też nie była zbyt duża, wyzwania pewnie jawiły się ogromne. Jak to zrobić? Ale właśnie w momencie, gdy Chrystus ze wzgórza Góry Oliwnej wstępował do nieba, wtedy przekazał swoim naśladowcom bardzo ważną obietnicę. Obietnicę o tym, że w tym opowiadaniu dobrej nowiny nie będą sami. Zechciejmy przeczytać te słowa z pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich i wersetu 8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. To mowa pożegnalna Pana Jezusa, jak wspomniałeś, i Pan Jezus daje obietnicę, że uczniowie nie będą działali sami. Mają wielkie zadanie przed sobą, ale Bóg chciał wyposażyć w ich szczególną moc, moc współdziałania z Duchem Świętym. To bardzo ważne, że zadanie pozostaje to samo. Ewangelia jest zbyt cenna, bo jakikolwiek zakątek świata miałby być jej pozbawiony. Dlatego Chrystus mówi, począwszy od miejsca, gdzie jesteście, aż po krańce świata. Ale kiedy weźmiecie moc Ducha Świętego, właściwie te słowa pokazują pewien bardzo istotny proces. Pokazują, iż gdy człowiek przyjmuje obecność, działanie, panowanie Ducha Świętego w swoim życiu, to jednym z efektów jest to, że świadczy o Chrystusie. Pan Jezus, zanim powiedział te słowa i weźmiecie moc Ducha Świętego, wcześniej uczniów również przygotowywał do tego, aby modlili się o Ducha Świętego, że Pan Jezus, będąc już w niebie,
da tego pocieszyciela. I to jest ciekawe, już czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, bodajże 13 rozdział, kiedy Pan Jezus zachęca do tego, aby prosić. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. I to jest piękny fragment, gdzie Jezus tak stanowczo, ale czule mówi, zachęca do tego, aby prosić o tego Ducha Świętego. Pan Jezus, wiedząc, że zbliża się czas Jego odejścia z tej ziemi, bardzo wiele mówił uczniom o tym, który ma Go zastąpić, o Bogu Duchu Świętym. Między innymi nawet wspomniał, że lepiej jest, jeżeli ja odejdę, a tym, który dalej będzie prowadził dzieło zbawienia, kierował tutaj Kościołem na ziemi, będzie Pocieszyciel, Duch Święty. Jak samo to określenie, Pocieszyciel, mówi nam już o roli Ducha Świętego w świadczeniu o Chrystusie? Szczególnie istotne jest to określenie Pocieszyciel odnośnie do zadania, które zostało powierzone i ludziom we współpracy z Duchem Świętym. Bo zadanie zostało powierzone bardzo ogromne. Zostało powierzone ogłoszenie Ewangelii na całym świecie. I to może nie być takie proste. Dla człowieka jest to praktycznie niemożliwe w zrobieniu samemu. I dlatego ten Duch Święty, który ma współpracować z człowiekiem, on też daje mu otuchę, gdy pojawia się czasem zniechęcenie, gdy pojawiają się jakieś złe myśli, albo być może, że chcemy porzucić tą misję, którą Bóg nam powierzył, to Duch Święty wtedy przychodzi i on jest tym pocieszycielem, który daje nam odwagę, daje nam do serca otuchę i który daje siłę i moc do działania dalej. To bardzo ważne. Jesteście osobami wierzącymi, które znalazły w Chrystusie swego Zbawiciela i Pana. I jednym z pragnień, które wypełnia wasze serce, jest mówić o Nim. Ale czy przeżywaliście czasami w swoim życiu obawy przed opowiadaniem o Chrystusie? Może zniechęcenie? Może jakieś lęki się pojawiały? Bywało tak? Ja odczuwałam bardzo często taką niemoc wynikającą właśnie z tego lęku, strachu, jak ludzie zareagują na to, co ja przeżywam. A jednocześnie pragnienie, żeby tak, mówić, ja myślę, tak? Że jak, co z tym zrobić? Ja myślę, że jak Duch Święty działa, zmienia nas, to pierwszym takim elementem, który gdzieś tam w sercu się rodzi, to chęć pokazania tego, co wiemy i jak nie tylko wiemy, ale że znamy Pana Jezusa. Jest to takie naturalne, że wypływa to z nas. Nic nie jest takie sztuczne, chociaż może pojawiać się jednak lęk, jak ludzie, inni ludzie zareagują na nasze świadczenie o Jezusie. Tak, to, że Duch Boży właśnie dodaje odwagi, że daje pokoju, że pociesza, inspiruje, zachęca, jest bardzo ważne. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 15. I tam przeczytajmy, proszę, wersety 26 i 27, aby zobaczyć tą rolę zarówno wierzących w dziele opowiadania o Chrystusie, jak i rolę Ducha Bożego. Proszę. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie, ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. Więc widzimy w tym tekście, że zadanie Ducha Świętego i ludzi, uczniów, których Bóg posyła do dzieła, jest tożsame, jest praktycznie to samo. Złożyć świadectwo o Chrystusie. To jest bardzo ważne, że obietnica, którą zostawił Chrystus Kościołowi, aby świadczył w mocy o Bożej miłości, o zbawieniu, ta obietnica Ducha Świętego w żaden sposób nie zdejmuje z Kościoła, z ludzi wierzących, tego obowiązku i przywileju. Ona w żaden sposób nie ma uczynić Kościoła bezczynnym, bo przecież Duch Święty świadczy. Ale zaraz Chrystus dodaje, ale wy również. Ale wy również. A więc pokazuje już nam tutaj, że to świadczenie w mocy Ducha jest możliwe tylko wtedy, jeżeli człowiek jest w pełni w nie zaangażowany. A pewni możemy być, że Duch Święty jest w nie w pełni zaangażowany. Co więcej, w 16 rozdziale tej samej Ewangelii, w wersecie 8, możemy przeczytać krótki werset, ale bardzo ważny w temacie, który poruszamy, pokazujący
w jaki sposób Duch Święty realizuje to dzieło prowadzenia ludzi do Zbawiciela. Przeczytajmy, proszę. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Zadaniem Ducha Świętego przede wszystkim jest otworzenie nam oczu. I On jedynie może otworzyć oczy grzesznikowi na sprawiedliwość Chrystusa, na przekonanie też nas o tym, czym jest grzech i jak grzech rodzi kolejny grzech. Duch Święty też otwiera nam oczy na sprawiedliwość Jezusa. Kiedy Jezus wstąpił do nieba i Jego ofiara została przyjęta, widzimy, że Duch Święty pokazuje nam tą niesamowitą wymianę. Jezus bierze na siebie całą winę tych, którzy Mu zaufali, którzy Mu zawierzyli i daje im swoją sprawiedliwość. Tutaj też widzimy, że plan zbawienia nie został zakończony, bo często wielu ludzi w chrześcijańskim świecie mówi, że na krzyżu dokonał się plan zbawienia. Ale widzimy, że tutaj jest kolejne zadanie, które jest stawiane przed Bogiem, przed Chrystusem i kolejna rzecz, którą oni muszą wykonać, aby zbawić człowieka. Chrystus, gdy umierał na krzyżu, powiedział te słynne słowa wykonało się albo zapłacono, jak niektóre przekłady podają i to wskazuje na pewną część, już na to zwycięstwo, które zostało przypieczętowane, ale dalej jest jeszcze dużo pracy do zrobienia i ta praca odbywa się głównie w życiu człowieka. I dlatego też tutaj, gdy mówi o sprawiedliwości, to też mówi dlaczego o sprawiedliwości, bo mówi, bo ja odchodzę do Ojca, mnie tutaj już nie ma, moja sprawiedliwość została na krzyżu podpieczętowana, że byłem sprawiedliwy, ale mam też do wykonania zadanie w niebie i my wiemy, co Jezus robi w niebie. Jezus wszedł tam, jest naszym orędownikiem, naszym kapłanem, który nasze grzechy wysłuchuje naszych grzechów, a później wszedł jeszcze do miejsca najświętszego, gdzie chce oczyścić swój lud, chce oczyścić lud z grzechów. A więc tu nie tylko ogromna sprawiedliwość Chrystusa jest ukazana, ale też Jego ogromna moc, która może być źródłem w naszym życiu, że my możemy wstępować w Jego ślady i żyć tak, jak żył On. Dziękuję bardzo. Drodzy, to jest niezwykle ważne, że Duch Święty przekonuje człowieka o grzechu. Ponieważ człowiek nieprzekonany o swoim grzechu, nieprzekonany o tym, że potrzebuje pomocy, właściwie nie będzie zainteresowany, aby pomoc otrzymać. Ale kiedy Duch Boży wpływa na serce człowieka, kiedy to serce jest otwarte, kiedy budzi się sumienie, kiedy budzi się przekonanie, to jest źle. Moje serce jest obciążone. Kiedy budzą się wyrzuty sumienia i poczucie winy, to w ten sposób Duch Boży budzi właśnie to serce człowieka, ale On nie tylko chce nam pokazać, że jesteśmy grzesznikami, ale za chwilkę kieruje naszą uwagę na Chrystusa i mówi, jeżeli czujesz się znękany, jeżeli czujesz potrzebę ratunku, zobacz na krzyż Golgoty, zobacz, to dla ciebie, to za ciebie, skorzystaj z daru przebaczenia. I to jest to cudowne działanie Ducha Świętego, w którym On pragnie, abyśmy też mogli wraz z Nim współpracować. I tak to było w Kościele pierwszego wieku. To był Kościół, w którym rzeczywiście moc Ducha Bożego bardzo się objawiała. I nawet Księga Dziejów Apostolskich, opisująca działania Kościoła w tych pierwszych dziesięcioleciach, nazywana jest czasami Księgą Ducha. Dlatego, że Jego działanie różnorodne jest w niej opisane na każdym kroku. Gdy w dniu Pięćdziesiątnicy stąpił Duch Święty, gdy tysiące ludzi zaczęło się nawracać, nie brak tekstów w Dziejach Apostolskich, które mówią o 3, 5 kolejnych tysiącach ludzi, którzy przychodzą do Chrystusa, którzy nawracają się. Czy dlatego, że uczniowie byli tacy elokwentni? Czy dlatego, że tak gorliwie pracowali? Czy to wystarczyłoby, aby tak spektakularne nawrócenia miały miejsce? Nie tylko w ilości, w tłumach, ale Księga Dziejów Apostolskich pełna jest też takich opisów osobistych spotkań, prawda? Przeczytajmy z rozdziału 5 dwa wersety. Najpierw werset 14.
Przybywało też coraz więcej wiernych w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Kościół rozwijał się, przybywa coraz więcej wierzących, ale doczytajmy jeszcze z tego samego rozdziału werset 42. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Czy dostrzegacie tutaj wpływ Ducha Bożego na Kościół pierwszego wieku? Jaki on jest? Nieustający. Mimo, że ogromne mamy efekty, ogromne rezultaty, mnóstwo chrztów, to cały czas jest mało i cały czas jest ta zachęta i zapał do kolejnej pracy, żeby było jeszcze więcej. Tak, to jest bardzo ważne, że nie brakowało zewnętrznych okoliczności, które utrudniały Kościołowi świadczenie o Chrystusie. Przychodziły prześladowania, przychodziły trudności, ale bardzo ładnie podkreśliłeś nieustający, nieustanny wpływ Ducha Bożego ciągle inspirował, zachęcał, dodawał sił, dodawał odwagi i dopóki byli ludzie, którzy potrzebowali Chrystusa, to warto było o nim mówić. Tutaj również jest podana taka cecha, która wyróżniała tych ludzi jak radość. Oni pod wpływem Ducha Świętego wykazywali ten owoc w postaci radości do tego, by codziennie przebywać w tych miejscach, codziennie świadczyć o Jezusie. To wypełnienie ich umysłu, ich serca Duchem Świętym sprawiało, że oni z taką radością, pomimo tych wszystkich trudności, prześladowań, o których wspomniałeś, przeżywali, oni robili to z ogromną radością. Dziękuję. To bardzo, bardzo ważne. Wierzący po prostu żyli w ścisłej łączności z Panem Bogiem. I ten owoc ducha, o którym wspomniałaś, w postaci radości, ale też pokoju, tak, cierpliwości, dobroci, wiary, rzeczywiście wypełniał ich serce. I jak to kiedyś wspaniale jeden z apostołów powiedział, my nie możemy nie mówić, bo to jest dla nas nasze życie. To jest dla nas tak ważne. To jest dla nas tak wspaniałe. Duch Święty, jego działanie opisane na kartach Słowa Bożego, szczególnie Księgi Dziejów Apostolskich, pokazuje, jak różnorodne może być w odpowiedzi na potrzeby człowieka też działanie Ducha Świętego. Pomyślmy, co czynił Duch Święty, gdy Szczepan, jeden z uczniów Chrystusa, stanął przed tłumem wrogich mu ludzi. Czy możemy tam dostrzec, w jaki sposób Duch Święty działał w życiu Szczepana? Szczepan wykazał się ogromną odwagą. Odwagę. Bo on tak naprawdę już wiedział, że oni chcą go zabić, że zginie zaraz, a mimo wszystko mówił tak odważnie, że wypowiadał Boży sąd, czy Boże wyroki, ale które też były zachętą do tego, żeby jednak się nawrócić. I wiemy, że pod wpływem tego ogromnego działania Ducha Świętego w tamtym momencie przez Szczepana dokonało się jedno z większych nawróceń, bo apostoł Paweł tam był i on był tym, który pilnował szaty. Tak, gdy w kościele doszło do pewnego rodzaju niepewności, konfliktu co do tego, na jakiej podstawie inne narody, poganie mają być zbawieni, to czytamy w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich o tych rozmowach, modlitwach, poszukiwaniu rozwiązania. To był bardzo ważny moment w historii Kościoła. I podsumowaniem tych wspólnych modlitw i rozważań jest stwierdzenie, postanowiliśmy Duch Święty i my. A więc znów widzimy tutaj taki wpływ Ducha Świętego, który poprzez swoją mądrość, poprzez rady, których udzielał, prowadził Kościół właściwą drogą. Bardzo ciekawa historia jest opisana z kolei też w 8 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich, która pokazuje znów to Boże działanie. Zacznijmy od wersetu 29. A historia jest następująca. Jeden z uczniów Chrystusa, Filip, zostaje skierowany gdzieś na pustynię, na drogę pustynną, z miejsca, w którym byli wokół niego ludzie, którym głosił Ewangelię. Ale dlaczego zostaje tam skierowany? Co to za historia? Werset 29. Tak, to jest historia, jak Filip
podchodzi do eunucha, do dworzanina królowej Etiopii. I w 29 czytamy, i rzekł duch Filipowi, podejdź i przyłącz się. Czyli widzimy tą współpracę Ducha Świętego z Filipem. I Filip, napełniony tym Duchem Świętym, wykonuje działanie razem przy współpracy z Duchem Świętym. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz to, co czytasz? No i tak rozpoczęła się rozmowa między Filipem a dworzaninem. Widzimy, jak Duch Święty zarówno zainspirował Filipa, jak również zainspirował dworzanina, eunucha, który czytając, pewnie zadawał sobie pytanie, a co to znaczy? O kim ja czytam? Więc te myśli zostały gdzieś wysłuchane i Filip do niego podszedł i ustęp za ustępem tłumaczył, co Pismo Święte mówi o Jezusie Chrystusie. Więc również po tej rozmowie takie pragnienie eunucha, który chciał się przyłączyć do grona ludzi, którzy będą świadczyć o tym Jezusie, o którym on przeczytał i zrozumiał. Tak. Ta historia pokazuje nam nie tylko to działanie Ducha Bożego na tych, którzy mają mówić o zbawieniu, ale pokazuje działanie Ducha Świętego na tych, którzy tęsknią za poznaniem zbawienia. Bo gdyby tak z góry spojrzeć na historię, na to, co czytaliśmy, o czym rozmawialiśmy, to gdzieś w jednym miejscu był człowiek kochający Chrystusa i opowiadający o nim, Filip. Gdzieś w drugim miejscu był ten dworzanin etiopski, który z księgą Izajasza wracał w te swoje strony. I popatrzmy, Duch Boży działał zarówno na jednego, jak i na drugiego, i Duch Boży doprowadził do czego? Do spotkania. Do spotkania. Żałuję, że nie mamy tyle czasu, bo pewnie moglibyśmy opowiadać wiele historii z własnego życia, gdzie widzieliśmy, jak Duch Boży doprowadzał do różnych spotkań z drugim człowiekiem, podczas których mogliśmy opowiadać o dobroci Bożej. Gdy modlimy się każdego dnia, prosimy, Panie, pomóż mi dzisiaj o Tobie mówić. I Boże, postaw na mojej drodze osoby, które są dotknięte przez działanie Twego Ducha w swych sercach, aby to słowo, które będę przekazywać, mogło do nich trafiać. Popatrzmy na kolejną migawkę z tego, w jaki sposób Duch Boży kierował Kościołem, tym razem rozdział 16. I przeczytajmy wersety od 6 do 10. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady. I miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. No, zdumiewająca historia, prawda? Ale pokazuje też ważny moment w działaniu ówczesnego Kościoła. Co tutaj się dzieje? Co czyni ten, który prowadzi Kościół, Duch Boży? Duch Boży kieruje tym działaniem, gdzie i kiedy należy głosić Słowo Boże. Takie zdumiewające się to wydaje, że zabronił im działać w pewnym miejscu. Przecież Chrystus mówił, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, a tutaj Duch Boży mówi, tam nie idźcie, tam nie głoście. Ale był ku temu powód, a powodem było to, że największą potrzebą było to, żeby misja dotarła do Macedonii, że Macedończycy bardzo potrzebowali tego słowa. A czasu jest bardzo mało, dlatego Duch Święty pokierował działaniem tak, żeby było ono jak najbardziej skuteczne. Ale często możemy w naszym życiu pomyśleć sobie, to będziemy prosić teraz Pana, żeby nam pokazał, gdzie mamy iść, bo my nie wiemy,
czy pójść tam, czy tam, i będziemy prosić, jak nam pokaże, to pójdziemy. Mhm. Ale wydaje mi się, że to trochę inaczej, odwrotnie tu wyglądało to działanie Ducha Świętego. Myślę, że raczej powinniśmy prosić, Boże, pokaż nam, gdzie mamy nie iść, bo Bóg posłał nas wszędzie, a jeśli mamy gdzieś nie iść, to wtedy Duch Święty może nam powiedzieć, tam nie idźcie, to zostawcie, tego nie róbcie. Ale to wezwanie Boże jest, idźcie na cały świat głosić Ewangelię. Tak, z zadziwieniem można czytać te słowa, że Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego, tak? Przecież tak naprawdę istotą tego, co jest zwiastowane, jest Boże Słowo. To jest bardzo ważne. Natomiast w tym momencie rzeczywiście tak, te tereny Azji Mniejszej były już w jakiś sposób miejscem, gdzie Słowo Boże było zwiastowane, natomiast Macedonia, czyli teren europejski, tutaj mamy moment, kiedy Ewangelia dociera do Europy, kiedy Duch Boży chce poprowadzić Kościół dalej, rozszerzyć ten wpływ prawdy o zbawieniu w Chrystusie, i dlatego mówi, jest coś ważniejszego i tam chcę wam pokierować, dlatego daję to widzenie. I zobaczmy ciekawy komentarz autora Dziejów Apostolskich, Łukasza, że rozpoznali, że to Bóg powołuje ich, aby tam się udali. I co uczynili? Niezwłocznie tam się udali. To jest bardzo, bardzo ciekawe. No właśnie, ale wspomnieliśmy o tym, że Słowo Boże jest tym przesłaniem, które jest przekazywane. I to jest bardzo istotne, dlatego że to przypomina nam, że jeżeli Kościół chce służyć Bogu w mocy Ducha, to nie może głosić swoich poglądów, to nie może głosić ludzkich teorii, bo te mocą Ducha wzmocnione nie będą. Ale co powinno być przedmiotem przekazywania Ewangelii? Słowo Boże. Prawda. Popatrzmy na jeszcze pewne historie, które znów pokazują nam działanie Ducha Bożego. Rozdział 4 tym razem. Rozdział 4 Dziejów Apostolskich opowiada o tym, jak to apostołowie Piotr i Jan byli przesłuchiwani przed radą żydowską z powodu tego, że opowiadali o Chrystusie. To przesłuchanie skończyło się tym, że zabroniono im mówić o Chrystusie. A więc zobaczcie, mamy konflikt. Dlatego, że Zbawiciel, opuszczając ten świat, mówił, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, a teraz wpływowi ludzie, którzy zajmowali pewne stanowiska, mówią, zabraniamy wam tego robić. Apostołowie przychodzą do zboru. Co robią z tą sytuacją? Tak, w wierszu 31 czytamy, a gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Czyli po całej tej historii, kiedy powrócili do swoich miejsc, upadli na kolana i zaczęli się modlić o Boże rozwiązanie, o Bożą moc i siłę. I zostali napełnieni Duchem Świętym, obiecanym Duchem Świętym. I oczywiście to wypełnienie, napełnienie tą mocą przyniosło wspaniały rezultat, bo głosili Słowo Boże z odwagą. Można by powiedzieć, że całkowicie zlekceważyli nakazy rządu ziemskiego. Oni powiedzieli, nie róbcie tego, a oni wyszli i zaczęli robić to, czego im zakazano. Bo było to przeciwne do tego, co im Chrystus polecił. Mm-hmm. Tak, te zalecenia Chrystusa były dla nich najważniejsze. I to jest piękne, że przychodzą apostołowie, mówią o sytuacji i ten Kościół pada na kolana, modli się. I to ciekawe, że nie tyle modli się nawet o usunięcie przeszkód, o to, żeby wszystkie okoliczności tak się ułożyły, żeby łatwo można było głosić Ewangelię. Nie tyle o to się modli, bo w tym rozdziale w wersecie 29 czytamy treść ich modlitwy, część tej treści. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich
i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Popatrzmy, co jest treścią tej modlitwy. Boże, zadbaj o to, żeby nasze serca były odważne. Żeby były pokorne przed Tobą, ale pełne Twojej inspiracji, Twego pocieszenia. Żebyśmy nie zniechęcili się, gdy okoliczności chcą nas zniechęcić. Bywa teraz czasami tak? Okoliczności, sytuacje, czyjaś wrogość może chcieć zniechęcić osoby wierzące do tego, aby dzieliły się dobrą nowiną o Chrystusie. Czy ta historia nie jest najlepszym przykładem, co możemy wtedy zrobić? Modlitwa jest bardzo ważna. I również ta modlitwa z obietnicą Ducha Świętego jest istotna. Bo wtedy, kiedy jesteśmy napełnieni, możemy świadczyć się z mocą. Mm-hmm. Mieć nie tylko tą odwagę, ale również wiedzieć, w którym miejscu, do kogo podejść, z kim rozmawiać. Więc to jest istotne, aby jakiekolwiek świadczenie o Chrystusie, o tym, co my doświadczyliśmy w życiu, było rozpoczęte z modlitwą i z prośbą o to, by to nie my, ale Duch Święty. By Duch Święty wykorzystywał nas jako Boże narzędzie do tego, by świadczyć o Chrystusie. Kościół się rozwija, dzieją się wspaniałe cuda dzięki działaniu Ducha Bożego, ale rośnie też opozycja. Są ci, którzy przeciwstawiają się głoszeniu tego, że ten Jezus z Nazaretu nie tylko umarł, ale i zmartwychwstał, że żyje, że jest Zbawicielem. I między innymi ósmy rozdział Księgi Dziejów Apostolskich opowiada o prześladowaniach, które miały miejsce właśnie w Jerozolimie i w okolicach. Ale przeczytajmy sobie czwarty werset o reakcji ludzi, którzy byli w jakiś sposób represjonowani. Ósmy rozdział, werset czwarty. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Czy to nie jest wspaniałe? O czym czytamy? O jakiej postawie? Ludzi narażonych, ludzi, których nawet życie było zagrożone niejednokrotnie. To pokazuje tylko, że gdy szatan próbuje czemuś przeszkodzić, a Duch Święty działa, to te działanie szatana jest tylko na jego niekorzyść, bo Słowo Boże przez to się rozrosło jeszcze dalej, bo w pewnym miejscu byli zgromadzeni wszyscy wierzący i nagle z tego miejsca muszą uciekać. I jedni poszli w jedno miejsce, drudzy w inne, kolejni w jeszcze inne i na tych wszystkich kolejnych miejscach Słowo Boże dalej się rozrastało. Tak, natomiast to, że się rozproszyli, to jedno. To pomogło, tak? Ale mogli rozproszyć się i milczeć w nowych miejscach. Ale właśnie cudowność tej relacji polega na tym, że rozproszyli się, szli z miejsca na miejsce i tam, gdzie się pojawili, zwiastowali dobrą nowinę. To właśnie pokazuje, że moc Ducha Świętego przyjęta do pokornego serca jest silniejsza niż moc przeciwności, niż moc tych okoliczności, które mają zniechęcić. Tatko? Tak, właśnie chciałam zwrócić uwagę na to, że oni mieli również tą odwagę, by zwiastować pomimo tych przeciwności i rozpoczęli swoją misję tam, gdzie byli. Mhm. I ja myślę, że jest to również zadanie, do jakiego Jezus nas powołuje, by rozpocząć w domu misję, by zacząć tam, gdzie ludzie nas znają. Zacząć świadczyć o tym, co Jezus zmienił przez Ducha Świętego w nas. I faktycznie to, co pociąga ludzi do Chrystusa, to to, że widzą u kogoś zmianę, które dzieją się za pomocą Ducha Świętego. To to przyciąga ludzi do, między innymi to przyciąga ludzi do tego piękna, do Słowa Bożego. I myślę, że tutaj właśnie coś takiego działo się. Oni się rozproszyli, tak?
byli w różnych miejscach i z odwagą zwiastowali dobrą nowinę. Tak. Różne mogą być też przeciwności losu. Tutaj akurat widzimy, że były prześladowania i ktoś nie pozwalał im głosić. Ale wiemy na przykład z historii naszych pionierów adwentowych, że w pewnym momencie wysłali ludzi do takiego miejsca, gdzie nie było adwentystów, gdzie żeby tam się osiedlić i żeby tam głosili Słowo Boże. I udali się niektórzy adwentyści w tamto miejsce, ale życie tam było dość trudne i musieli strasznie dużo czasu poświęcać na to, żeby przetrwać, musieli pracować w jakichś warsztatach i tak dalej. I pewnego razu Ellen White, widząc, że no, nie rozwija się tam misja tak, jak powinna, udała się tam w bardzo ciężką podróż niebezpieczną i gdy spotkała tam jednego z naszych pionierów, który pracował tam w swoim warsztacie z narzędziami, podeszła do niego i zapytała, co tu robisz, Eliaszu? Porzucił tą misję, którą miał na początku i w tamtym momencie on porzucił te wszystkie narzędzia, które miał i pracował w swoim warsztacie i stał się ogromnym narzędziem dla Pana. Tak więc różne mogą być przyczyny, niekoniecznie prześladowania, ale mogą być to trudy codziennego życia, które nas czasem mogą powstrzymywać przed tym działaniem, przed tym głoszeniem poselstwa Eliasza. Ale ważne jest to, żebyśmy odpowiedzieli na to Boże wezwanie i stali się tymi narzędziami w ręku Ducha Świętego, w ręku Bożym. Tak, drodzy, Kościół na pewno nigdy nie powinien lekceważyć tych zewnętrznych przeciwności, ale na nie niejednokrotnie nie ma wpływu. To, na co ma wpływ, to, na co wierzący mają wpływ, to na to, żeby każdego dnia dbać o swoją relację z Panem Jezusem, dbać o to, żeby każdego dnia być pocieszonym do zwiastowania, zainspirowanym do opowiadania o Chrystusie, żeby każdego dnia mieć w sercu ten entuzjazm i to szczere pragnienie. Tak było w czasach pierwszego wieku. Mężczyźni, kobiety, młodzież, dzieci, starcy, swoim znajomym, przyjaciołom, sąsiadom, sąsiadkom, tych, którym spotykali, mówili, jest nadzieja, jest zbawienie. Takimi czy innymi słowami, czynami wiele czynili dla dobra innych. I to dla nas powinno być tą inspiracją, aby każdego dnia, również bez względu na to, jakie mogą być te przeciwności, prosić, Boże, niech moje serce będzie odważne, niech będzie wrażliwe, niech będzie taktowne, bym, spotykając na swej drodze drugiego człowieka, w żaden sposób nie odepchnął go od ciebie, ale w dobrych, miłych, uprzejmych słowach zachęcił do tego, żeby w tobie też znalazł przyjaciela. I bardzo ważne jest to, o czym Beatka wspominała, że to, co było takim przekonującym dowodem działania Ducha Świętego, to odrodzone, zmienione życie. Odrodzone, zmienione serca. I popatrzmy, że tak naprawdę na koniec właśnie chcemy spojrzeć króciutko na takie przykłady, ale tak naprawdę historie opisane w Dziejach Apostolskich to bardzo często są historie ludzi, których życie uległo przemianie, których życie uległo zmianie. Ludzi, którzy po prostu uwierzyli. W rozdziale 16 tej księgi mamy dwie historie, na które warto zwrócić uwagę, kiedy to apostoł Paweł ze swymi współpracownikami przybywają do Filipii i w dzień sobotni udają się nad rzekę, gdzie, jak słusznie sądzili, pewne kobiety gromadziły się, aby się modlić w tym świętym dniu i w trakcie opowiadania o Chrystusie Bóg otwiera serce jednej z nich, Lidii, pobożna kobieta. Ona przyjmuje chrzest. Jest przemiana. Ale wkrótce potem w tym samym mieście trafiają do więzienia z powodu zwiastowania Słowa Bożego. Jak Bóg wykorzystuje tą sytuację, aby głosić dobrą nowinę o zbawieniu? Czy gdy znaleźli się w więzieniu, milczeli, byli przygnębieni? Co się dzieje? Nawet w więzieniu zaczęli śpiewać pieśni na Bożą chwałę, co jest, mogliby robić ludzie tylko niespełna rozumu. No bo trafili do więzienia, okoliczności niesprzyjające, a oni zaczynają się cieszyć, radować i śpiewać ku Bożej chwale. Więc widać tutaj tą
moc pocieszyciela, który ich w trudnych sytuacjach pocieszył. I Pan Bóg zadziałał tutaj w niesamowity sposób, bo mury więzienne się rozleciały i nawrócił się tam strażnik więzienia i znów cała jego rodzina. Tak, mamy historię przemienionych ludzi. Ludzi, którzy w przerażeniu, jak skończy się ta sytuacja, otworzyli też swoje serca i zobaczyli, że jest Bóg, że jest żywy Bóg, że jest Duch Boży, który działa. I to jest niezwykłe, gdy w 30 wersecie tego 16 rozdziału czytamy pytanie tego więziennego stróża do apostołów. Przeczytajmy to pytanie, bo ono jest niezwykłe. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Tak, to jest niezwykłe pytanie. Myślę, że wiele osób zadaje sobie pytanie, co mam uczynić, by być zbawionym? Ale wracając jeszcze do Pawła i do Sylasa, jak ktoś jest napełniony Duchem Świętym, to tak jak powiedzieliśmy sobie, doświadcza tej duchowej odnowy, tej przemiany i rodzi się w jego sercu taka radość i taki spokój. I ta odnowa świadczy o tym, że my mamy pragnienie zwiastowania, bo zależy nam na zbawieniu innych. I myślę, że ta historia, Bóg wykorzystał tę historię do tego, by uratować właśnie tego żołnierza, który pilnował, tak? Też widzimy, że Duch Święty musiał zadziałać na serce tego stróża więziennego już trochę wcześniej. Bo wiemy, że zadanie Ducha Świętego to przypomnieć o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I on musiał zostać przekonany w swoim sercu o grzechu, bo dalej mówi, co mam czynić, żebym był zbawiony? Ja nic nie mogę. I Paweł i Sylas zwracają uwagę na sprawiedliwość, czyli na Chrystusa. Uwierz w Pana Jezusa. Tak. Popatrzmy, Lidia to była osoba, która była bogatą osobą. Tu stróż więzienny. Kolejne rozdziały opowiadają choćby o tym, jak Paweł w Atenach głosi Słowo Boże. I chociaż wielu w jakiś sposób wykpiło to, co przekazywał, to w 18 rozdziale możemy przeczytać, że na przykład Dionizy Areopagita nawrócił się i wiele niewiast. Później Paweł udaje się do Koryntu. Tam w synagodze zwiastuje Chrystusa. Przełożony synagogi nawraca się. Mówię o tym dlaczego. Popatrzmy, że Bóg nie ma względu na osobę. Bóg każdego chce uratować. I jeżeli Kościół chce współpracować w tym poddaniu z Duchem Świętym, to też nie może wybierać, ten pewnie przyjmie Ewangelię, ta pewnie nie przyjmie, ale po prostu być otwartym na to prowadzenie Boże, prawda? Bo mamy historię tak różnych, zajmujących różne pozycje, o różnym pochodzeniu ludzi, którzy doznali jednego, działania Ducha Świętego w ich życiu, w ich sercach. Drodzy, bardzo dziękuję wam za ten wspólny czas, za te myśli. Mam nadzieję, drodzy, że studiując, rozmawiając o świadczeniu o Chrystusie w mocy Ducha Świętego, jeszcze bardziej wszyscy zatęskniliśmy, aby nasze serca mocniej zespoliły się z tym, który ma moc do tego, aby z odwagą, z radością, spokojem przekazywać tym, którzy wciąż są zagubieni, tym, którzy może wciąż zadają to pytanie, co czynić, jak być zbawionym, abyśmy byli dla ludzi wokół nas właśnie tymi, którzy przedstawiają Chrystusa, którzy wywyższają Go, którzy zachęcają do poznania Go jako swego Zbawiciela i Pana i aby moc Ducha Świętego towarzyszyła nam w naszym życiu i w naszej służbie. To jest naszym szczerym życzeniem dla wszystkich i to jest też szczególna intencja, z którą chcemy zakończyć nasze studium modlitwą. Cudowny, drogi Panie, bardzo dziękujemy za te wszystkie obietnice, jakie są zawarte w Twoim Słowie.
obietnice, które świadczą o tym, że Ty chcesz wyposażyć każdego w moc Ducha Świętego, by nie tylko Duch Święty zmieniał nasze serce, odnawiał nas, wskazywał nam o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, ale również wyposażył nas w świadczenie o Tobie, jako o Bogu miłości. Chcemy, Boże, tego doświadczyć i chcemy być świadkami tam, gdzie nas postawisz, tam, gdzie żyjemy, w naszych domach, miejscach pracy. Wszędzie, gdzie znajdziemy, Boże, możliwość świadczenia o Tobie, niech Twoja Ewangelia będzie zwiastowana dalej, tak jak to zostało, Boże, od samego początku zaplanowane i uczniowie z taką odwagą głosili zmartwychwstałego Chrystusa i nadzieję powrotu. Proszę, aby Twój Kościół był wyposażony w moc działania Twojego Ducha Świętego. Dziękujemy za to studium i proszę, pobłogosław nas dalej, kiedy będziemy modlić się w tej intencji. Amen. 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 Drodzy, dziękując serdecznie za Wasz udział również w dzisiejszym studium, zapraszamy na kolejne, tym razem pod tytułem Nieograniczone możliwości. Zapraszamy serdecznie.